Człowiek bez pieniędzy nie jest wolny. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Co za tym momencie, kiedy dojdzie do wybuchu wojny? Czy ludzie będą mogli uciekać? Czy będą wtedy wolni? Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsające słowa jasnowidza który mówi wprost. Człowiek bez pieniędzy nie jest wolny. Na tą wolność trzeba sobie zapracować słowa, które zbudziły ogromne kontrowersje wśród widzów jasnowidza No No, można powiedzieć, że to jest oczywista sprawa, tak? No, że człowiek bo praktycznie biedny nie jest wolny, w jakimś tam stopniu, ale tutaj jest to kontrowersyjne w kontekście właśnie wizji, przepowiedni jasnowidzeckowskiego, tak, co w momencie, gdyby doszło do wybuchu wojny, czy wtedy pieniądze dadzą wolność, tak, czy dadzą po prostu możliwość na przykład, nie wiem, ucieczki dla dzieci, dla kobiet, no mężczyźni powinni bronić, tak, niepodległości danego państwa. No właśnie i te słowa Jasnowidza spotkały się z ogromnym praktycznie tutaj no, dyskusją, może nie krytyką, ale dyskusją wśród widzów Jasnowidza no bo z jednej strony Jasnowidz mówi, no tak, dobra materialne nie są istotne, nie są potrzebne, tak, że pieniądz to jest tylko kawałek papieru, że to jest kwestia duchowości, tego, żeby być po prostu człowiekiem bogatym wewnętrznie, a nie finansowo, żeby być dobrym człowiekiem. A z drugiej strony, Jasnowicz Jackowski właśnie mówi takie słowa, że człowiek bez pieniędzy nie jest wolny. Na tą wolność trzeba sobie zapracować. No i też. Jak brzmią te słowa w kontekście tego, co też mówi Jasnowic Jackowski: że nastąpi zubożenie społeczeństwa, obniżenie tak naprawdę potrzeb ludzi że ludzie będą żyć na bieżąco, z miesiąca na miesiąc, no to już ma miejsce oczywiście, jest bardzo dużo takich ludzi, a nawet po prostu, no, nie, nawet nie większość, tak, ale że teraz na skutek tego, co się dzieje na świecie tych zmian, kryzysów i tak dalej, to ma spowodować, że ludzie tym bardziej będą praktycznie żyć od pierwszego do pierwszego, no bo wcześniej była duża dysproporcja pomiędzy biednymi i bogatymi, tak, a teraz po prostu ma być bardzo duża grupa właśnie ludzi, biednych, którzy praktycznie no, nawet do tego stopnia, tak, jak na przykład że nie będą mieć samochodu, tak. No dzisiaj posiadanie samochodu to nie jest jakaś kwestia bogactwa, no samochód już można kupić za 2000 czy 3000 używany, tak? To rower tyle kosztuje tam lepszej jakości, tak? No, no wiadomo rowery są po 10 i po 20 i po 30 tysięcy, no ale ok, no przyjmijmy takiś tam po prostu wskaźnik. Więc a tu się okazuje, że posiadanie samochodu będzie dla nielicznych, dla wybranych. tak, gdzie u nas bardzo często w rodzinach są po dwa, trzy samochody, tak? W Polsce, że ludzie po prostu mają po tyle samochodów, a tu się okazuje, że posiadanie samochodu, czyli powrót niejako do lat 60., jak było za, za Perelu, że tam sąsiad miał samochód, czyścił go przed blokiem to był ktoś, tak. To teraz praktycznie do tego samego dojdzie. Może nie ta kwestia kupna samochodu, bo na kupno samochodu każdego będzie stać, takiego używanego, czy większość, tak, takiego za 2-3 tysiące, ale kwestia utrzymania tego samochodu, tak. I tutaj właśnie jasnowic Jackowski mówi, że człowiek bez pieniędzy nie jest wolny. Tylko pytanie też jest takie: co to znaczy bez pieniędzy? Bo też dawał taki przykład Jasnowiec Jackowski, no człowiek, który tam po prostu wszystko neguje, tak, który po prostu nie chce iść do pracy i tak dalej, ma jakieś ograniczone potrzeby, e, tak? No pomijam kwestię bezdomnych, tak? No bo też są różne przypadki, jeśli chodzi o bezdomnych, e, można wszystko stracić. Nie, niekoniecznie trzeba być alkoholikiem, ale można dużo rzeczy stracić, można trafić pod most. Natomiast co to znaczy praktycznie bez pieniędzy, czy człowiek nie jest wolny? To znaczy, że co? Jak na przykład ktoś ma pensję 2000 tysiące, to nie jest wtedy wolnym człowiekiem, jak ktoś zarabia 10 tysięcy, to nie jest wolny człowiekiem, a może zarabia 100 tysięcy, to nie jest wolnym człowiekiem. Bo na przykład ktoś może zarabiać 10 tysięcy, a mieć na przykład wydatków na 15 tysięcy ma kredyty, a jest na przykład mężczyzna, który musi utrzymać kobietę, żonę trójkę dzieci, ma kredyt na samochód, mieszkanie, e, kredyt na mieszkanie, na, mieszkanie, na samochód e, i to wszystko musi utrzymać i, te, i też może być na przykład biednym, tak, e, bo okazuje się, że wszystko po prostu pożerają opłaty. No więc no tutaj wstrząsające są, no, czy, oczywiście no, można e, mówić tak, że ktoś tam po prostu wybiera to, że nie będzie pracował, czy nie będzie miał po prostu pieniędzy, no ale nie oszukujmy się, na przykład no Polska jest tak skonstruowana, że nie da się funkcjonować w Polsce, nie pracować, nie pracując, nie pracować, czy bez pieniędzy, tak? No, oczywiście wiadomo, są ludzie, którzy nie, nie pracują, mają pieniądze, ręciście, emeryci nie wiem, kto tam jeszcze, po prostu tak, ludzie na jakichś świadczeniach po prostu i tak dalej, no może ktoś to totolotka wygra i to rzeczywiście, chociaż jakieś przedstawiałem na moim kanale, że tak jest program Polscy Milionerzy, tak? no, taka osoba nawet jak pójdzie do milionerów, jak wygra milion złotych, taki praktycznie załóżmy tam 30-40 latek, jak sobie podzieli te pieniądze na, na do końca życia i jeszcze będziemy się z tego upłacić dobrowolne ubezpieczenie, które na przykład Polsce kosztuje 500 złotych, do tego po prostu, tak, podzieli sobie te pieniądze, czy by chciał na przykład kupić sobie mieszkanie, to okaże się, że nic mi nie zostanie z tych pieniędzy, albo będzie miał. tak To i tak być spowoduje, że będzie musiał pójść do, do pracy, tak? Więc co z tego, że taka osoba wygra w milionerach, skoro i tak nie będzie, może będzie milionerem, tak? Ale w, jakby w rzeczywistości nie będzie milionerem, tak? No bo wydawał, wydawałoby się na pierwszy oka, że jak ktoś jest milionerem, to leży brzuchem do góry i nie musi pracować, a tak nie jest. No, czy tak, nie, nie byłoby tak, no, wystarczy sobie policzyć jak ktoś ma 30, 40 lat, by wygrał w milionerach, no to załóżmy, że jeszcze będzie żył 30 lat a, a więc tutaj 30 razy 12, to milion podzielone przez 360, od tego miliona trzeba 10% podatku zapłacić, załóżmy, że chce kupić mieszkanie, już nie zakładajmy, że dom bo domy są droższe, no to mieszkanie 50 metrów kwadratowych w Warszawie kosztuje milion złotych, tak, no ale okej, okay, no, jakieś inne mieszkanie, 200, 300 tysięcy, jeszcze urządzenie je, no to to są kolejne pieniądze, więc to i tak spowoduje, że ta osoba będzie musiała pójść do pracy. No więc szokujące słowa, jasnowidza jackowskiego, człowiek bez pieniędzy nie jest wolny, tylko jaskowski nie doda jednej rzeczy, a mianowicie człowiek mając pieniądze, czy nawet dobrą, dobrze płatną pracę, w pewnym momencie staje się zakładnikiem pieniędzy a więc to papierek po prostu bierze górę nad człowiekiem. Wiadomo, że każdy człowiek musi pracować, żeby żyć, funkcjonować, natomiast jest to po prostu ogromna pułapka, więc młody człowiek, wiadomo, wszystko chce. Chce mieć samochód, chce mieć po prostu mieszkanie, założyć rodzinę i tak dalej, ale w momencie, jak nawet już dorwie tą pracę, ma lepiej płatną pracę, czy się wykształci, czy zdobędzie, czy będzie mieć pozycję zawodową, to już pada w pułapkę tak naprawdę wydatków, a więc no jeden samochód, no ale żona powinna mieć drugi samochód, potem motocykl, potem wyjazdy za granicę, tak? że większa swoje zapotrzebowanie, także te 10-20 tysięcy może nawet po prostu nie starczyć, jeszcze musi mieć kredyty, jeszcze ma kredyty, długi i tak dalej. No i potem okazuje się, że ty ma więcej po prostu kosztów w ciągu, w ciągu miesiąca, kosztów życia, tak, i już jest zakładnikiem tej pracy, musi pozostawiać nadgodziny robić, szukać jak nowej pracy, to lepiej płatnej, nie może pójść do pracy, która mniej zarobi, a mało tego, musi szukać tej pracy, której zarobi więcej, bo jego wydatki rosną i wpada w pułapkę, tak naprawdę, tak, a w pułapkę praktycznie tego wszystkiego. Kiedyś rozmawiałem z takim mężczyzną, to on jest kierowcą i samochód ma, to mówił do mnie, że właśnie jak nie miał samochodu i zawsze chciał mieć samochód, tak, kupił, jak tam na nastolatkiem, ten kupił sobie samochód i mówi do mnie słuchaj, jak kupiłem ja samo, to wcale tak nie jest. Tak myślałem, że będę szybciej tego mówi i tak muszę stać w, w korkach e, i tak e, muszę jeździć samochodem na przegląd, na myjnie. A, tak, ponoszę po prostu tego koszty. Okej, okay, może szybciej jest ten z punktu A do B, no, ale ten, co stoi na przystanku, no nie dba o to, jak wygląda autobus, nie tankuje tego autobusu, nie czyści tego autobusu. Oczywiście zachowuje porządek, tak, każdy pa pasażer, tak, ale czeka tylko po prostu, aż przyjedzie ten autobus z punktu A do punktu B. Natomiast ten, co ma samochód, rzeczywiście pojedzie szybciej do pracy, natomiast po pracy musi jechać na przegląd, musi jechać zmienić opony. E, to go więcej kosztuje. Jak go więcej kosztuje, to musi więcej pracować, benzyna rośnie. Więc tak w końcu do końca nie wygląda kolorowo. No oczywiście, no nie, nie każdy może zrezygnować z samochodu, no bo to jest środek lokomocji, to jest środek pracy. No ale tak to właśnie wygląda, tak? Czyli tutaj wstrząsające słowa jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost, człowiek bez pieniędzy nie jest wolny, na tą wolność trzeba sobie zapracować. I tu kolejna sprawa kontrowersyjna, tą wolność trzeba sobie zapracować. Ale czy rzeczywiście każdy jest w stanie zapracować sobie na wolność finansową, tak? Czy ktoś, kto pracuje za minimalną pensję jest w stanie zapracować sobie na wolność finansową? No raczej nie, nie tak? Oczywiście jak ktoś ma wolny zawód, może zarobić dużo pieniędzy, no to jest ok. Natomiast jak ktoś zarabia po prostu na niszą krajową i do końca życia będzie takie po prostu pracy wykonywał, bo na jego na przykład miejscu nie zarobi więcej, no to nie osiągnie wolności finansowej, tak? Nie będzie e, według Jasnowidza Jaskowskiego wolnym człowiekiem, tak? Bo być może wolnym jest ten biedniejszy, który nie ma tyle zobowiązań niż ten, który ma po prostu dużo pieniędzy, ale z kolei też po prostu ma mnóstwo wydatków w ciągu miesiąca. Ma dom, dwa samochody, wyjazdy za granicę, wyjścia do knajpy, rodzina, tak? Kredyty i tak dalej. No właśnie jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No, kwestia faktycznie pojęcia, kto jest bogaty, a kto jest biedny, to też jest skomplikowana, tak? No, bo na przykład polscy milionerzy by powiedzieli: My, my nie jesteśmy bogaci, my jesteśmy biedni. Zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych tam to są pra pra prawdziwi bogacze, tak? No, ale wiadomo, zwykły Kowalski, no to chciałby być takim milionerem, czy po prostu tak, bogatym takim człowiekiem. No, a z kolei ci milionerzy powiedzą właśnie, że oni nie są bogaci, bo są prawdziwi bogacze, to są w Stanach. No, także każdy. Punkt widzenia jest zupełnie inny. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.